A powodem naszego spotkania dzisiaj z Lamą Ole jest książka, która wyszła właśnie po polsku, Być pożytecznym. To jest tłumaczenie, zdaje się, z języka niemieckiego. I właśnie tłumaczem tej książki jest pan Wojciech Tracewski, nauczyciel buddyjski, który jest z nami. Dzień dobry panu. No i przede wszystkim witam. Lama Ole Nedal. Hello. Nice to meet you here. Nice to have you. Bardzo się cieszymy, że pojawi się pan w naszym programie. Przede wszystkim pomyślałam, kiedy was zobaczyłam, wyglądacie jak bracia. Równie źle? Nie, równie dobrze. Jak bracia? Czy takie braterstwo jest w waszej filozofii? Tak, to co myślimy, czujemy, robimy, tworzy nas. Mówimy, że to my kształtujemy świat zewnętrzny, ale zawsze wyniki tego powracają do nas, a my cały czas pracujemy razem. Od czego zaczyna pan swój dzień? Jako buddysta, budzi się pan rano i co jako pierwsze? Przede wszystkim trzeba odpowiednio ustawić swój umysł, patrząc na cały dzień, który jest przed nami. Staramy się osiągnąć stan oświecenia i w tej drodze towarzyszą nas nasi przyjaciele. A czy medytuje pan rano? Jeżeli mam na to czas, to tak. A zazwyczaj jest to możliwe? No, bardzo często ktoś już puka do drzwi i mówi, już jesteś spóźniony 10 minut. Kiedy czytałem pana książkę, byłem czasami zdziwiony niektórymi sytuacjami, które pan opisywał. Na przykład mówi pan o przyszłości buddyzmu i wspomina pan, że przyszłością buddyzmu nie jest Tybet, tylko Zachód. Czy może pan to wyjaśnić? Współczesny buddyzm opiera się na doświadczaniu, na zrozumieniu i to właśnie Zachód ma zdolności i potencjał umysłowy, aby to osiągnąć. Mamy uczelnie, mamy ludzi, którzy chcą się wzbogacać wewnętrznie i zdobywać mądrość. Buddyzm to nie jest wiara, to jest sposób pracy umysłem i doskonalenia się. I to najlepiej może się zrealizować na Zachodzie, bo jesteśmy lepiej wykształceni, więcej wiemy i możemy stawiać trudniejsze pytania i uzyskiwać lepsze odpowiedzi. Powiedział pan, że dzięki buddyzmowi można lepiej umrzeć? Tak, właśnie tak jest. Mamy na świecie setki tysięcy ludzi, którzy w ten sposób myślą o podejściu do życia i śmierci. Nas uczy się tego. Zresztą też tutaj prowadzimy szkolenia, kursy. Zresztą latem będzie taki kurs. Tak więc można się do tego przygotować, jak lepiej do tego podejść, jak świadomie zakończyć swoje życie. Lama Ole stał się taką twarzą zachodniego buddyzmu na Zachodzie. Dlaczego, co takiego wniósł, co takiego przekazał Europejczykom, Amerykanom, że jego nauczanie stało się tak popularne, w tym w Polsce? Myślę, że poza całą mocą buddyzmu jako takiego, to jest najważniejsze, to na pewno Lamie Ole udało się odkryć bardzo dobry sposób na rozprzestrzenianie buddyzmu na Zachodzie. To znaczy? Ponieważ z jednej strony Lama Ole spędzi dużo czasu na wschodzie, w Azji, medytując, ucząc się od swoich nauczycieli. Trwało to kilka lat, więc ma tą wschodnią stronę dobrze opanowaną, jeżeli można to tak powiedzieć. Jednocześnie jest typowym człowiekiem Zachodu, więc ma te dwie właściwości, które są potrzebne w takim procesie. Rozumie nasze życie. Yes, I want to talk about your book. Chciałem spytać o książkę, którą pan napisał. Jest to rodzaj wywiadu rzeki z panem. How to be useful. I tytuł tej książki to Być pożytecznym. Czy pan ma odpowiedź na to pytanie? Przede wszystkim trzeba wznieść się na taki poziom, żeby mieć coś, czym chcemy i możemy się podzielić z innymi. I dzielić się tym ze wszystkimi, z każdym, kto jest otwarty. Wiele osób niekoniecznie chce zmieniać swoje poglądy. Czasami są to poglądy wręcz samodestrukcyjne. Ale jeżeli ktoś ma otwarty umysł, to można mu pomóc.
Niektórzy krytycy wspominają, że to jest tak zwany pop-buddyzm, to co pan promuje. Uśmiecha się pan, ale właśnie dlatego się o to pytam. To, jak pan przekłada buddyzm na język europejski, mówią krytycy, traci się pewne wartości. No, to jest świecki buddyzm. Wszyscy z naszych przyjaciół to osoby, które tworzą ośrodki świeckie i tworzymy takie miejsca dla ludzi, którzy chcą tak żyć. My po prostu chcemy tak żyć na co dzień. Chcemy lepiej żyć, lepiej umierać, lepiej się odrodzić. Więc to chyba dobre, że jest to coś, co ludzie są w stanie w praktyce zastosować. My nie uciekamy od życia, nie blokujemy się na życie. A jaka jest różnica w takim razie między podejściem kogoś, kto mieszka w Tybecie, a na przykład warszawiakami, którzy praktykują buddyzm? Jaka jest różnica pomiędzy kimś, kto mieszka chociażby w Butanie i praktykuje buddyzm, a kimś, kto robi to w Warszawie? Różnica jest taka, że tutaj ludzie umieją czytać i pisać, a to bardzo ważna różnica. Tutaj jesteście wychowani w wartościach demokracji, macie pewne wartości społeczne, których nie ma w innych częściach świata i można wybrać sobie to, czego chcemy w swoim życiu. Bardzo często po wielu miejscach jest to coś, co narzuca się ludziom, nie mają możliwości wyboru i stąd biorą się religie i stąd biorą się fanatycy religijni, tacy jak ekstremiści muzułmańscy, którym narzuca się pewne rzeczy, które muszą robić, mimo że nie jest to zgodne z prawem. Ale buddyzm taki nie jest. Buddyzm pozwala na wybranie tego, co jest dla nas korzystne i przydatne. Ciekawe jest też to, że pan łączy poglądy wschodnie i zachodnie, takie jak wolność, pieniądze, seks. Tak, jeżeli te rzeczy pasują do siebie, chodzi tylko o to, jak realizujemy się jako człowiek, bo o to przecież chodzi. Ludzie najlepiej rozwijają się w warunkach wolności. Jeżeli ktoś jest prześladowany, to za dużo czasu musi poświęcać na ukrywanie się, na walczenie z wrogami, a w wolnym społeczeństwie można dawać z siebie to, co najlepsze i otrzymywać to, co najlepsze. Jeszcze jedno pytanie. Kim pan jest we własnym umyśle, kiedy myśli pan sam o sobie? Co pan widzi? Kogoś szczęśliwego, szczęśliwego chłopca. Chłopca czy mężczyznę? Coś pośrodku. Lubię ekscytujące doświadczenia, jeżdżę szybko na motocyklu i tak dalej. I to jest ta chłopięca strona. A mężczyzna widzi ludzi, którzy mają potencjał, aby rozwijać się, aby zdobywać wiedzę i mądrość i staram się im pomagać. To wydaje mi się właśnie, panie Wojtku, że to jest dobra propozycja dla tych na Zachodzie, którzy są już, którzy okrzepli już w tych warunkach, umieją czytać i pisać, jak mówi Lama, więc mają łatwiej, mogą rozumieć wiele rzeczy. No to umie większość z nas. Prawda? Pan jest od 1980 roku uczniem Lamy i sam tak jest pan już też nauczycielem. Ile osób w tej chwili w Polsce idzie tą drogą, diamentową drogą buddyzmu? No, w gruncie rzeczy to jest trudno powiedzieć, bo nie, po pierwsze nie prowadzimy kartoteki naszych członków. Po drugie, nie wiadomo jak liczyć, czy liczyć tych ludzi, którzy przychodzą na wykłady Olego obecnie, czy też liczyć na przykład wszystkich tych, którzy kiedyś zaczęli praktykować buddyzm, albo wszystkich tych, którzy dostali od Lamy Ole te czy inne przekazy. Więc myślę, że jest nas na pewno kilka tysięcy, jeżeli chodzi o szkołę Kagyu. Ale to jest właśnie tak, że jest się członkiem jakiejś instytucji, ma się na to dokumenty, czy to jest dobrowolne przynależność? Nie. Lama Ole mówi sam, że organizacja jest złem koniecznym i tak ją traktujemy. A jeśli ktoś odpływa, to staracie się o zatrzymanie go nie, na miejscu? Nie, każdy to jest jakby diamentowa droga, jest ścieżką dla ludzi dorosłych. I buddyzm też nigdy nie misjonuje, więc nigdy tego nie robimy na pewno. And right now, how long will you stay in w tym momencie ta wizyta jak długo będzie trwała? No, jeszcze kilka dni będziemy w Polsce. No. Jeden dzień. Time flies. Zawsze mi się wydaje, że będę tu dłużej.
Ale niestety tylko tyle mamy czasu.